To już oficjalnie teraz po takim wcześniejszym wstępie i naszych tutaj rozmowach w kuluarach witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór w ten środowy wieczór. Tak zaczęliśmy tutaj, zanim jeszcze się pojawiliśmy na Facebooku i jeszcze tutaj zanim reszta przybyła, trochę o tych naszych szczepieniach i objawach poszczepiennych, także wiem, że tutaj wszyscy są, znaczy większość z Państwa gdzieś tam po i przechodzi różne stany, także tym bardziej jest mi miło, że mimo jakiejś gorączki i osłabienia jesteście dzisiaj z nami i chcecie się spotkać i wymienić tymi doświadczeniami. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak po powrocie, bo tak naprawdę już miesiąc po powrocie do tej nauki stacjonarnej i tych klas, które 1-3, które uczyły się wcześniej zdalnie, jakie macie obserwacje, spostrzeżenia, jakie macie refleksje, jak pracujecie, na czym się skupiacie, na co warto zwrócić uwagę, co wam dał ten czas zdalnej edukacji pokazał. I będzie nam bardzo miło, jak będziecie też na czacie właśnie wymieniać się tymi doświadczeniami z nami i o tym rozmawiać i mówić o waszych doświadczeniach też i zadawać pytania naszym prezenterkom. Ja nazywam się Anita Nogal, jestem koordynatorką takiej całej oferty edukacji wczesnoszkolnej w programie Szkoła Ucząca się w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jeżeli jesteście z nami na tym webinarze po raz pierwszy, nie znacie wcześniejszych naszych spotkań, działań, to krótko Centrum Edukacji Obywatelskiej, czyli największej organizacji pozarządowej w Polsce, która zajmuje się edukacją już ponad 26 lat i współpracujemy na stałe z około 20 tysiącami nauczycielek, nauczycieli, dyrekcjami kilku tysięcy szkół z całej Polski i to takie dane 20 tysięcy to były jeszcze do przed tej całej sytuacji pandemii, bo w dobie edukacji zdalnej tych nauczycieli około 40 tysięcy skorzystało z naszych działań. Więc podwoiła się ta liczba i dzięki tym działaniom, tej współpracy ze szkołami, z radami pedagogicznymi, uczniowie i uczennice mogą bardziej angażować się w swoją edukację, lepiej radzić sobie z wyzwaniami, być bardziej zmotywowani. Takie mamy cele i założenia. Realizujemy to w naszych programach, do których zapraszamy i do których rekrutacje są w ciągu roku, w zależności od tego, jaki temat Państwa interesuje. Ale też w treściach na blogu edukacyjnym, w naszym newsletterze, w którym pojawiają się wszystkie ważne treści i badania, i informacje, i dane z tego, co się dzieje. I na webinarach takich jak dzisiaj tutaj, i także na naszym Facebooku, ICEO, i w programie Szkoła Ucząca się, w ramach którego dzisiaj tu się spotykamy. Program Szkoła Ucząca się, myślę, że większość z Państwa, jak tutaj jesteście, już zna i te działania edukacji wczesnoszkolnej, które są skierowane w ramach SUS-a, czyli te wszystkie warsztaty w szkołach dla rad pedagogicznych, te webinaria, na których się spotykamy, całościowy rozwój szkoły i współpracę z dyrektorami, z nauczycielami, którą podejmujemy każdego dnia. I program Szkoła Ucząca się już ponad 20 lat tak naprawdę jest, czyli niewiele krócej niż całe CEO. Zostało zainicjowane przez CEO i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Wszystkie szczegóły dotyczące naszych programów, działań i naszej oferty oczywiście są na stronie Szkoła Ucząca się i na naszym Facebooku, do którego zawsze zapraszamy. Dzisiaj też webinar jest na Facebooku, gdybyście Państwo mieli jakieś problemy techniczne, to jak najbardziej można się tam przenieść, żeby mieć trochę lepszy odbiór. To, co dziś oprócz takiej oferty edukacji wczesnoszkolnej chciałam zaproponować, to kilka takich publikacji, które w wydawnictwie Civitas mamy dla Państwa, o widocznym uczeniu się dla nauczycieli, Johna Hattiego, o tym, jak motywować uczniów do nauki. Więcej też nie chcę zajmować czasu, można sobie o tych publikacjach poczytać na stronie naszego wydawnictwa, które jest jakby naszym wydawnictwem. I taka informacja tylko, tu są też pozycje Danuty Stern o ocenianiu kształtującym, jeżeli jeszcze nie jest Państwu znane. Taka informacja, że do 7 marca na hasło wczesnoszkolna mają Państwo 15% rabatu, także tak przed Dniem Kobiet i na początek marca i po tym webinarze można sobie zakupić te pozycje. Naprawdę ja gorąco polecam, myślę, że tutaj nasi dzisiejsi goście, prezenterki też nieraz z nich korzystały.
No i żeby już nie przedłużać dzisiaj tego wieczoru, oddaję Państwa w ręce wspaniałych nauczycielek wczesnoszkolnych, Kasi Młodorzeniec i Wiesławy Mitulskiej, które współpracują ze szkołą uczącą się z Centrum Edukacji Obywatelskiej już od dawna i na wielu poziomach, na wielu płaszczyznach. Obydwie nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Kasia uczy w warszawskiej szkole, Wiesia w małej szkole w Słupi Wielkiej i tak naprawdę myślę, że Wiesię już gdzieś tam dobrze znacie z Facebooka i z różnych miejsc, bo wiem, że stamtąd też docieracie Państwo tutaj do nas na te webinary. To te inspiracje, którymi się dzieli na Facebooku Pomysłowej Szkoły Domowej i tak naprawdę nie pierwszy webinar, na którym z nami jest, to myślę, że wiecie, że czeka Was dzisiaj bardzo owocne, inspirujące spotkanie. I również Kasia, która ma ogromne doświadczenie i też współpracuje z nami jako trenerka, jako mentorka, także doradczyni w ramach projektu Szkoła dla Innowatora i ocenianie kształtujące, jakby wdrożyła już długo pracuje z tym ocenianiem, także myślę, że jest tutaj inspirującą osobą dzisiaj dla Was. I pierwsza jest na webinarze z takiego obszaru edukacji wczesnoszkolnej Aneta Kotlęga, ale też już nie pierwszy raz w SUS-ie, bo trenerka CEO i asystentka szkół w ramach całościowego rozwoju szkoły, pedagożka szkolna i wicedyrektorka jednej z moich ulubionych szkół, szkoły podstawowej numer 1 w Kartuzach, która w tym roku, czy w ubiegłym, uzyskała tytuł szkoły uczącej się po tym okresie wdrażania oceniania kształtującego do swojej szkoły, myślę, że z wielkim sukcesem i powodzeniem. Przekazuję głos dziewczynom. Państwa zachęcam do aktywności na czacie, do zadawania pytań i też do takiej wymiany własnych doświadczeń i przemyśleń o tym powrocie. Myślę, że padnie tutaj bardzo dużo ważnych wniosków i pod większością się pewnie podpiszecie. Jeżeli będą jakieś pytania, to na koniec pewnie do nich też wrócimy. Jeżeli będą jakieś problemy techniczne, to ja też będę tutaj dziś Państwu na czacie pomagać i odpowiadać na te pytania. I zapraszam dziewczyny. Nie, może zacznijmy od Wiesi, tak? I potem już pewnie pójdzie. Dobra, a to mój slajd jest następny. O właśnie, ponieważ kiedy wróciliśmy do szkoły, to pogoda nam zrobiła taką niespodziankę. U nas bardzo długo nie było śniegu i pod koniec ferii pojawił się śnieg. Myślę, że nie było innej możliwości, jak tylko zaplanować zajęcia, które będą temu poświęcone, bo wyznaję taką zasadę, że to, czego dzieci potrzebują w danej chwili, to jest ważniejsze niż program. To może tak dziwnie zabrzmi w ustach nauczyciela, natomiast ja wiem, że i podstawę programową, i mój program, na którym pracuję, ja doskonale mogę również realizować w oparciu o dziecięce zainteresowania i w oparciu o to, co dzieje się tu i teraz. Uważam, że to życie i to życie, co nam przynosi w tej chwili, to powinniśmy łapać jako okazję edukacyjną, bo ona może się już nie powtórzyć. W związku z tym przez pierwszy tydzień po powrocie do szkoły robiliśmy różne doświadczenia związane ze śniegiem, ale to nie były tylko doświadczenia przyrodnicze, ponieważ zbieraliśmy słownictwo, badaliśmy śnieg, wprowadziliśmy na podstawie tych badań i doświadczeń, wprowadziliśmy czasowniki, były różne działania, zadania matematyczne i to było coś, co po pierwsze przyniosło dzieciom radość, a po drugie my mogliśmy jakoś płynnie wejść w ten nowy etap, bo powiem szczerze, że dzieci się zdążyły bardzo przyzwyczaić do tego nauczania zdalnego. Nawet miałam po powrocie do szkoły miałam informację od jednej z mam, że właściwie to córka bardzo niechętnie wybierała się do szkoły. Ona stwierdziła, że tak fajnie było w tej edukacji zdalnej, że mogła z domu się łączyć, mogliśmy rozmawiać przed ekranem, a jej brat chodzi do 5. klasy i on został w domu, więc ona pewnie też by została. To się zmieniło szybciutko, po pierwszym dniu, kiedy dziewczynka wróciła do domu, mama dała mi znać, że ona przyszła uradowana, że tak było fajnie, bo mogła spotkać swoich przyjaciół i były bardzo fajne zajęcia, w związku z tym
myślę, że ten mój plan spełnił najważniejszą rolę, czyli taką rolę, żeby dzieci z radością, z przyjemnością odczuły ten powrót do szkoły. Oczywiście one najpierw rzuciły się na siebie, tak, one były spragnione tych kontaktów, cieszyły się bardzo, że mogą się zobaczyć z kolegami i z koleżankami, natomiast moja oferta zajęć była właśnie po to, żeby z jednej strony one mogły jeszcze się bawić, żeby mogły wspólnie coś zrobić, żeby mogły ze sobą współpracować, a z drugiej strony, żeby mogły również się czegoś nowego nauczyć. I ten pierwszy tydzień właśnie na tym spędziliśmy. Kasiu, widzę po zdjęciu, że u ciebie chyba było podobnie. Już się włączyłam. Tak, zdecydowanie. Odejście od programu, ale nie w takich, słusznie jak zauważyłaś, nie w takich sposób, że faktycznie odchodzimy od programu, bo mamy ten cudowną możliwość w ogóle realizowania programu na wszystkie możliwe sposoby. Czyli czego byśmy nie zrobiły, to realizujemy program, realizujemy podstawę programową. I ja myślę, że Państwo macie dokładnie tak samo. Stąd nie wiem, czy możemy przejść kawę dalej z prezentacją, Anito? I jeszcze kawałek, jeszcze. O, tak. Tak, częściowo muszę przyznać, że wyjście z założenia, że najpierw dziecko, potem program. Wykorzystywaliśmy każdą możliwą chwilę po to, żeby wyrwać się z ławek. I mam taką też zasadę, bo ja pracuję w Podkowie Leśnej. Las zamiast klasy jest najlepszy w tym momencie. Ale chodziło mi tu przede wszystkim o to, żeby zadbać o tak zwany ich dobrostan. To jest to, o czym dużo mówiliśmy, ale znowu sobie przypomniałam o tym dobrostanie, że pomimo, że jesteśmy na edukacji właśnie takiej stacjonarnej, to oni mają ogromną potrzebę wygadania się, wykrzyczenia się, pobycia, pobawienia się razem, czyli to było zrobienia wszystkiego tego, czego nie wolno im było przez ostatnie 3 miesiące. Stąd wykorzystywaliśmy każdy moment, każdą chwilę, żeby realizować podstawę programu, bo muszę Państwu powiedzieć, że pomimo tych szaleństw, to postanowiliśmy poszukać poezji w krajobrazach i no, akurat szukaliśmy poezji w zimowym lesie. I przy okazji bawiliśmy się przy tym świetnie. Tak to mniej więcej wyglądało. I nie odwrotnie troszeczkę niż, znaczy może nawet nie odwrotnie, ale ja zauważyłam na początek, słuchajcie, przygotowałam się, żeby reintegrować tę klasę, czyli byłam przygotowana na to, że trzeba będzie ich spoić, znowu stworzyć z nich grupę. No i co się okazało, że oni wcale tego nie potrzebują, bo oni tak bardzo za sobą zatęsknili, że oni stworzyli tę grupę sami. Oni byli grupą, oni mieli tak dużo cierpliwości do siebie, empatii, że ja nie musiałam reintegrować tej grupy. Natomiast zdecydowanie potrzebowaliśmy od nowa wrócić do zasad wspólnej pracy i przebywania w sali i wspólnej nauki. To było konieczne. Dziękuję bardzo. Co tam, Ani, to jeszcze chcielibyśmy powiedzieć? To ewentualnie ja się odniosę jeszcze do tego, co dziewczyny mówiły. Może z takiej perspektywy też właśnie pedagoga szkolnego, to nie wyobrażam sobie, jakby wrócić po zdalnym nauczaniu i nie dać się właśnie wygadać uczniom. Też to, co mówiła Kasia, według mnie to było albo i może być, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze tego nie zrobił, to warto dać dzieciom miejsce na to, żeby one miały możliwość pogadania, wygadania się, też podzielenia się tym, co robiły podczas tego nauczania zdalnego. Też tak jak tutaj dziewczyny mówiły, te wyjścia na dwór i takie w ogóle zmiana podejścia do tego, w jaki sposób realizujemy podstawę programową czy program, uważam też za rzecz konieczną.
warto chyba zastanowić się po prostu po tym powrocie nad tym, co należy zmienić, co muszę zmienić jakby w moich lekcjach, żeby były one bardziej jakby korzystne. No pewnie zawsze są korzystne, ale jakby takie dostosować, żeby były one dla uczniów czymś, co spowoduje, że nie będą chciały wracać absolutnie na zdalne, że zrozumieją to, że bycie w klasie, bycie z kolegą, koleżanką i z nauczycielem jest naprawdę niezwykle ważne i wartościowe. Ja też zauważyłam, że no niestety podczas nauczania zdalnego, akurat w mojej szkole, która jest dosyć dużą szkołą, jakby wystąpiły dużo większe dysproporcje między uczniami, niż miało to miejsce przed nauczaniem zdalnym. Mianowicie u mnie nie wszystkie dzieci miały możliwość dobrych warunków nauki zdalnej. Wręcz bardzo dużo osób takich warunków nie miało. I nie mówię tutaj wyłącznie o sprzęcie, czy jeżeli chodzi o komputer, czy o internet, bo też już byliśmy na tę sytuację przygotowani i jako szkoła bardzo mocno wspieraliśmy uczniów, wypożyczając sprzęt i tak dalej. Natomiast chodzi mi też o takie warunki typowo domowe, czy to o pomoc rodziców, ale też o to, że no coraz więcej jakby, coraz mniej miejsca było w domu dla osób, które pracowały bądź uczyły się zdalnie, ponieważ mając troje, a nawet i dwoje rodzeństwa, które też pracuje zdalnie, naprawdę jest to ciężkie, żeby wszystko z tych lekcji wchłonąć. No a też druga sprawa, mam uczniów na przykład z domów dziecka, z placówek opiekuńczo-wychowawczych, no i tam warunki wiadomo, że są dużo, dużo trudniejsze, więc te dysproporcje, tak jak mówię, między uczniami wzrosły i myślę, że to nasze jakby zaznaczenie, że najpierw dziecko, potem program, też ma duży związek właśnie z tym, o czym mówię. Czyli najpierw trzeba się zastanowić może nad tym, gdzie jest ten mój dany uczeń, w którym miejscu i co muszę zrobić, żeby też jemu jakby pomóc, wesprzeć go w tym, ale też jakby z korzyścią dla całej klasy. Ja również tutaj wrzuciłam zdjęcie z zabaw na śniegu. U mnie na Pomorzu tego śniegu było bardzo dużo. Dzisiaj już przez to, że tak pięknie świeci słońce, dużo go ubyło. Natomiast korzystaliśmy faktycznie z tych zajęć. Tu akurat jest zdjęcie nawet z języka kaszubskiego, ponieważ takie lekcje też się u mnie odbywają. No wiadomo, że na dworze wszystkie możliwe tematy można poruszać. A propos jeszcze może takiej tego właśnie, żeby podążać za uczniem, żeby zacząć od tego, gdzie te moje jakby dzieci są, to też warto się zastanowić nad dziećmi, które mają orzeczenia o kształceniu specjalnym. Ja mówię, zawsze patrzę na wszystko z perspektywy pedagoga szkolnego, więc może jestem troszkę skrzywiona na tym punkcie, ale dla mnie akurat te dzieci i dzieci w ogóle z różnymi problemami, czy to takimi domowymi, zwykłymi, czy właśnie z orzeczeniami, czy z różnymi niepełnosprawnościami, są bardzo ważne. No i myślę, że skłaniając się właśnie ku temu, by ta praca w klasie była jeszcze lepsza, to warto się nad tymi dziećmi zatrzymać, zrobić sobie jakąś taką diagnozę albo też zastanowić się nad tym, czy nie jest to dobry moment na to, żeby uczyć dzieci takiej samooceny i tego, aby same zaczęły zastanawiać się nad tym, co potrafią, w którym miejscu są, a nad czym jeszcze warto popracować. To w tej kwestii ode mnie tyle. Słuchajcie, no to może ja chciałabym też nawiązać do tego, co Aneta mówiła, że każdemu dziecku warto się przyjrzeć, chyba nie tylko temu z orzeczeniem, ale każdemu. I przez ten pierwszy tydzień, ja faktycznie, kiedy planowałam zadania dla dzieci, to też starałam się, żeby te zadania pokazały mi, w którym miejscu każde dziecko jest. Ja też widziałam, że nie wszystkie dzieci miały w domu warunki do tego, żeby się uczyć zdalnie. Nie wszystkie miały odpowiedni sprzęt albo opiekę w domu. W związku z tym widziałam, że też te dysproporcje
które zwykle są i zawsze były, też się pogłębiły. I na przykład zrobiłam coś takiego, czego do tej pory nie robiłam. Codziennie rano, kiedy spotykam się z dziećmi, ja już jestem mniej więcej 20 minut przed zajęciami w klasie, siadam na 5 minut z dziećmi, które wymagają pomocy, z każdym osobno i robimy coś, co pozwoli im dobrze wejść w dzień. Jakieś drobne ćwiczenie w czytaniu, które pokaże, że to dziecko jest coraz lepsze, bo ono tak pragnie sukcesu, dla motywacji tego dziecka to jest ważne, żeby chociaż malutki sukces osiągnęło, chociaż drobny. I to też tak zauważyłam, że takie 5-minutowe codzienne moje spotkania z nimi dają dużo, dużo więcej niż jak ja się raz w tygodniu spotykam na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. To jest dla mnie też takie małe moje osobiste odkrycie. I myślę, że nawet już jak minie ten czas pandemii i taki nasz specjalny sposób pracy, to ja przy tym zostanę. To jest dla mnie taka wartość dodana. Ale też chciałam wrócić do tych zajęć, które się odbywały zaraz po feriach, zaraz w pierwszym tygodniu po feriach. I chciałam pokazać, w jaki sposób, po pierwsze, motywowałam dzieci do tego, żeby uczyły się, ale również pokazywałam im, w jaki sposób one są, w jaki sposób one mogą być samodzielne, w jaki sposób odpowiedzialne za swoją pracę. I kiedy robiliśmy serię zadań, tylko musiałabym przeskoczyć na... O właśnie, tutaj. To są przykłady zadań, które w tym pierwszym tygodniu robiliśmy. Mimo że bardzo dużo byliśmy na dworze, bardzo dużo się bawiliśmy, było dużo radości, to również zrobiliśmy ogrom takiej pracy. Nie wiem jak to, na pewno to była praca związana z podstawą programową. Kiedy dzieci robiły doświadczenia, to wspólnie je planowaliśmy, ale potem każdy sam stawiał swoje własne hipotezy, badał i na końcu robił samodzielną notatkę, wyciągał wnioski. Potem tylko wspólnie to podsumowywaliśmy i okazywało się, że dzieci bardzo różne wnioski wyciągały z tych doświadczeń. Również tutaj zaprezentowane prace pokazują, jak bardzo indywidualny styl notowania mają dzieci. Tu są różne tematy. Tu były raz, że były doświadczenia, badanie śniegu i lodu, ważenie śniegu, ale również badanie śniegu takie organoleptyczne, czyli jak jest śnieg w dotyku, co słychać, kiedy badamy śnieg, nawet jak smakuje śnieg, dzieci bardzo się dziwiły, że im pozwalam ten śnieg spróbować, wziąć do ust. I myślę, że w tym pierwszym tygodniu, kiedy dużo dzieci pracowały samodzielnie, ja miałam również czas na to, żeby przyjrzeć się im, w którym momencie swojego rozwoju każde dziecko się znajduje. Kiedy dzieci pracują samodzielnie, to nauczyciel ma czas, żeby podejść do tych, którzy na przykład mają jakiś problem, ale również mogę obserwować, w jaki sposób dziecko zabiera się do zadania, jak szybko pracuje, czy potrzebuje jakiejś pomocy, czy pracuje samodzielnie, czy wybiera pracę z kolegą. To jest ogrom obserwacji. Ja w żadnym momencie po powrocie nie zrobiłam żadnego testu, zresztą ja nie robię testów i sprawdzianów, ale nawet nie przyszłoby mi do głowy, żeby diagnozować dzieci przy pomocy testu. Myślę, że tak zaprojektowane zadania dużo więcej mówią o dzieciach niż test czy sprawdzian. Ja oczywiście. Tradycyjnie wyłączam mikrofon. Tak, doświadczenie pracy zdalnej. Ja chciałam powiedzieć, że odnośnie tego, co powiedziała teraz Wiesia, czyli to testowanie. Nie chodzi o to, żeby zapomnieć o tym, że była zdalna edukacja i że być może, tak jak mówiła Aneta, nie wszystkie dzieci miały takie same możliwości i nie są w tym samym miejscu, co życzylibyśmy sobie. Natomiast zdecydowanie postawiłam też na obserwację tego i tworzenia takich sytuacji dydaktycznych, które pozwolą mi od razu zorientować się, w którym jesteśmy miejscu, w którym miejscu są moi uczniowie. I tutaj też zastosowałam coś,
czego uczymy się już od pierwszej klasy białej, klasę trzecią, czyli tak zwane arkusze samooceny. Pracowaliśmy sobie nad różnymi zadaniami, różnymi zagadnieniami, na różne sposoby oczywiście, ale uczniowie po zakończeniu całego tygodnia takiej zabawy z różnymi działami i różnych aktywności podsumowali, co już potrafią. Sami odnieśli się do tego, co już wiemy, nad czym chcemy popracować. Projektowali też swoje wyzwania, czyli co jest dla mnie wyzwaniem na dzisiaj, na jutro, na najbliższy czas. I ponieważ też nie testuję i jestem przeciwnikiem testowania, a raczej troszkę inaczej widzę zbieranie informacji, to przede wszystkim sama ocena tutaj jak najbardziej się sprawdziła i jak najbardziej się sprawdza. Moje obserwacje pokrywały się, jeżeli nie w 100%, to na pewno w takich 95% z samooceną dokonaną przez dzieci. Ponieważ jestem nauczycielem oceniania kształtującego, więc przede wszystkim stawiam na informację zwrotną i na relacje z uczniami, a to zdecydowanie buduje relacje. Uczniowie czują się bezpiecznie i polecam zdecydowanie taką formę obserwacji ucznia, diagnozowania z wiedzy i umiejętności uczniów, bo ona służy rozwojowi. To ja może jeszcze też odnośnie tego testowania, bo tutaj widzę na czacie, że właśnie Renata pisze, że musi testować, że ma polecenie od góry. I jako wicedyrektor to aż mi się serce kraje. No rzeczywiście przykro, że są takie sytuacje, gdzie dyrekcja nakazuje testować dzieciaki, ale może warto rozmawiać. Może warto rozmawiać z dyrekcją, podejść, powiedzieć dlaczego nie, mieć na to argumenty, być o tym przekonanym. Ja zawsze mówię, że jeżeli jesteśmy do czegoś przekonani i mamy taką samoświadomość, że jest to dobre, bo najlepiej znamy swoich uczniów, nikt lepiej ich nie zna, ani dyrektor, ani wicedyrektor, tylko wychowawca, to warto podejść i porozmawiać. Moje dziewczyny na przykład z klas trzecich od razu po powrocie przyszły zapytać, czy będą te nieszczęsne testy na koniec klasy trzeciej, no więc od razu ustaliłyśmy, że nie, absolutnie ich nie będzie. Także może warto próbować. Myślę, że warto próbować rozmawiać, bo to jest... trzeba mieć po prostu argumenty, co jeśli nie testuje, to co w zamian, tak? Właśnie te informacje zwrotne, dokumentowanie pracy dzieci, zbieranie ich prac, na przykład ocenianych kształtująco, czyli z informacją zwrotną. I myślę, że to daje dużo szerszy obraz dziecka, niż wynik testu, bo ja uważam, że jeśli dziecko rozwiązuje test i rozwiąże go dobrze czy źle, to świadczy o tym, że ono dobrze czy źle rozwiązało tylko ten jeden konkretny test. Natomiast informacji o dziecku jako takim taki test nie daje. Po to my jesteśmy nauczycielami, którzy są codziennie z dziećmi, codziennie obserwują w czasie zajęć, że właściwie nam do niczego te wyniki testu nie są potrzebne. Chciałabym chyba rozpocząć kolejny wątek, bo mówiłyśmy, że ważne po tej izolacji są wspólne kontakty dzieci, zwrócenie się w stronę relacji, współpracy w grupie. I ja tu podobnie jak Kasia też nie widziałam potrzeby reintegrowania dzieci po powrocie. Ja mam drugą klasę i to też pewnie zależy od klasy, bo pierwszaki zdążyły być ze sobą bardzo krótko, raptem 2 miesiące i myślę, że teraz nauczyciele rozpoczynają dokładnie tak samo, jak było to na początku roku szkolnego. Moja druga klasa tego nie wymagała, wręcz oni, widziałam, że sami przypomnieli sobie nasze rytuały, kiedy my codziennie rano spotykamy się i zaczynamy od tego, żeby porozmawiać, poświęcam na to około 10 minut i każde dziecko może powiedzieć, co ważnego się wydarzyło w jego życiu od poprzedniego dnia. I zauważyłam, że teraz po powrocie bardzo często dzieci mówią, zaczynają swoją wypowiedź od tego, ja się cieszę, że dzisiaj wszyscy w klasie są.
albo ja się cieszę, że dzisiaj spotkałam się z tym i z tym, ale bardzo się martwię, że na przykład nie ma Zuzi. Czyli ja widzę, że jak oni bardzo teraz są zadowoleni z tego, że mogą być ze sobą razem. To jest dla nich istotne. Jeśli zwracaliśmy uwagę na relacje również w czasie nauczania zdalnego, bo to jest możliwe wbrew pozorom, to wejście mi się wydaje w nowe tryby, w pracę stacjonarną będzie płynne. Ja tu oddam głos Kasi, bo to chyba zdjęcie jej klasy, prawda? Akurat nie, ale tak myślałam, że twoje, ale ja zrobiłam bal karnawałowy, oczywiście jak najbardziej, czyli to jest Anety, ale tak, zrobiłam bal karnawałowy i miałam wrzucić, jak zobaczyłam twoją prezentację, nie będę wrzucała takich zdjęć. Tak, zrobiłam bal karnawałowy, na dodatek bal karnawałowy był balem twórczym, ponieważ każdy musiał wymyślić z tego, co znajdzie w domu, własny strój, wymyślić postać, którą wykreuje i nadać jej imię. I tak właśnie się bawiliśmy. Dodatkowo, ponieważ to już klasa trzecia, sami musieli przygotować, znaczy sami, w grupach, w zespołach, w parach przygotowywali quizy, zagadki i gry, które nas miały wesprzeć. Była też grupa, która przygotowała oczywiście oprawę muzyczną, więc oni właściwie przygotowali wszystko, ale tak, to było im potrzebne i byli tym zachwyceni. Ja chciałam tutaj odnieść się do momentu, w którym wrócić jeszcze do budowania tych relacji, ale w kontekście ocen. Mamy diagnozę na początku roku szkolnego, mam pełną diagnozę, ale nie po to, żeby porównać dzieci, tylko po to, żebym wiedziała, z którego punktu każde dziecko startuje i żebyśmy mogli świętować sukces, nawet najmniejszy, i żeby oni odnosili sukcesy w stosunku do tego, co już potrafili, a nie w stosunku do tego, do najlepszego ucznia w klasie, czyli pokonujemy samych siebie w każdym aspekcie i w każdym obszarze. Dlatego mam diagnozę na rozpoczęcie. Nie mam diagnozy na zakończenie roku szkolnego, bo po cóż mi taka diagnoza, już niczego nie jestem w stanie ani zmienić, ani poprawić. Ale jeżeli idą do następnej klasy, to czyli z pierwszej do drugiej, czy z drugiej do trzeciej, to i tak potrzebuję zrobić diagnozę na początku, na wejściu, żebyśmy mieli punkt odniesienia. To tyle. Natomiast Anetko, ja wiem, że ty chciałaś podsumować nasze wypowiedzi za każdym razem, ale oddam ci teraz głos, bo to są twoje dzieci zapewne. Dobrze, właśnie bardzo mi miło, że myślałyście, że to któraś z was wstawiła, a to są moje zdjęcia i moje dzieci, rzeczywiście. Tutaj jest też bal karnawałowy, ponieważ tak jak zresztą wy dziewczyny też mówiłyście o tym, że niepotrzebna nam tak naprawdę ta integracja, czy ta reintegracja, tylko właśnie bycie ze sobą i jakby powrót do tego, na czym dzieciom bardzo, bardzo zależało w szkole i co zresztą nawet my chyba jako dawni uczniowie pamiętamy najlepiej. I wydawało mi się, że ten bal karnawałowy jest dla każdego dziecka dosyć ważny i się nie myliłam. U mnie w szkole od razu były pytania, czy możemy zrobić bal. No jakby wiadomo, że tym razem tylko wewnątrz swojej klasy, bo wcześniej czasami udawało nam się zrobić większe bale i to takie naprawdę, mówiąc potocznie, z pompą, ale te też były naprawdę wyjątkowe i zaangażowanie dzieci i rodziców w tym roku w te bale było zdecydowanie większe. Dzieci no, przeżywały to bardzo mocno i uważam, że robienie właśnie takich imprez teraz jest też ważne. Można bardzo dużo tematów i jakby zagadnień, no już o tym, co mówiłyśmy, czyli z jakiejś podstawy programowej czy z programu również w tym zawrzeć. W lutym było dużo takich wyjątkowych świąt, był Dzień Pizzy, były różne inne sytuacje, które powodowały to, że można było naprawdę z dziećmi robić cuda. Tutaj też są właśnie moje zdjęcia, a Kasia też się do tego odniosła, bo widocznie też gra z dziećmi na zajęciach. Nie tylko jako pedagodzy robimy takie zajęcia z planszówkami, ale także wychowawcy je prowadzą.
i grają z dzieciakami. Tutaj też po lewej stronie, co prawda, obcięłam nauczyciela, żeby nie było go widać, ale to nauczyciel gra z dziećmi po prostu i spędza tak z nimi czas. Ja jeszcze dołożyłam tutaj do prezentacji takie karty, które jako pedagodzy robiłyśmy właśnie na zajęciach. I to są wytwory dzieci, od razu właśnie po powrocie, czyli wreszcie razem, no i jest napisane, z czego się cieszą, czego najbardziej im brakowało, ale też czego się boją. I specjalnie wybrałam dwa takie, na którym pojawił się wyraz sprawdziany. Sprawdziany, testy i kartkówki. Także zobaczcie, jakie to jest silne i mocne w dzieciach, że oni się tego boją. Oni się boją właśnie oceny, oceniania. Cieszą się niezwykle, że wrócili, tęsknili, czy to za koleżankami, czy za klasą, czy za panią, czy w ogóle za szkołą, ale tych sprawdzianów się boją. Ja też od razu jakby uprzedzam, że wyeliminowanie zupełnie strachu pewnie jest niemożliwe, ale ograniczenie go w szkole na pewno jest możliwe i tak się też akurat u mnie w szkole dzieje. Sprawdziany czy testy, jak już je tak nazywamy, na informację zwrotną, na taką prawdziwą, sumienną informację zwrotną mają sens, ponieważ wtedy dzieci rzeczywiście są w stanie też popracować nad tym, z czym mają problemy, a jeżeli rodzice są też w to zaangażowani, no to też oni wiedzą, na jakim etapie jest ich dziecko. Uważam, że to jest w tym momencie też naprawdę niezwykle ważne. I a propos jeszcze tych diagnoz, no to u mnie też w szkole na początku, w pierwszej klasie robimy diagnozę tak naprawdę na początku każdego roku i na koniec trzeciej klasy również, ale jest to wyłącznie na informację zwrotną i jakby jest to informacja, oprócz tego, że dla uczniów i rodziców, to jest to informacja dla nauczyciela właśnie jakby tak naprawdę potwierdzająca tylko to, co zauważył, no bo tak jak też tutaj mówiłyście dziewczyny, to jako wychowawca wiecie doskonale, na jakim etapie jest uczeń. Ja jeszcze chciałabym tutaj a propos tych relacji i współpracy i grupy powiedzieć, że zauważyłam też u tych dzieci, które mają problemy z koncentracją i przyzwyczaiły się do takiej pracy w zaciszu domu, te, które miały taką możliwość, to teraz mierzą się z takimi problemami właśnie tej dużej ilości bodźców, które w szkole występują. I jakby myślę, że nad tym też warto się skupić i popracować. Dzieci z nadpobudliwością, albo też takie właśnie, które mają problemy z koncentracją, to ja zauważam ten problem. Oraz takie czasami zbyt dużą uważność na to, co nauczyciel mówi. Też jakby zauważyłam, że ich emocje się często zmieniają. Czasami właśnie ten strach niestety jest jakby góruje nad innymi emocjami i często dzieci te albo się wycofują, albo reagują powiedzmy nieodpowiedni sposób. Dlatego też myślę, że to są takie obszary, nad którymi warto pracować po tym nauczaniu zdalnym. Ja może jeszcze się też odniosę do tego pytania, które wcześniej było o diagnozy. Ja mogę powiedzieć, że jestem w permanentnej diagnozie, czyli właściwie to jest ciągła diagnoza, bo dzięki temu, jak obserwuję dzieci przy pracy, jak one pracują nad zadaniem, które dla nich przygotowałam, nad zadaniem kontrolnym, to ja wiem, co ja mam dalej z dziećmi robić. To jest dla mnie podstawa do tego, żeby przygotowywać następne zajęcia i dla każdego dziecka znaleźć taki sposób, żeby ono mogło odnosić swoje małe sukcesy. I jeżeli, i mówiłam też, że nie robię sprawdzianów, ale właśnie kiedy pracujemy nad jakąś umiejętnością, to pod koniec przygotowuję takie zadanie, pewnie można by to było podciągnąć pod sprawdzian, ale wygląda to tak, że dziecko pracuje nad tym zadaniem samodzielnie, mimo że wcześniej dzieci współpracowały i pracowały w parach czy w grupach, nad takim kontrolnym zadaniem dziecko pracuje samodzielnie, a potem jest samoocena na podstawie właśnie tego, w jaki sposób ono to zadanie robiło. To zadanie ma swoje kryteria sukcesu
i dzięki temu, że dziecko te kryteria sukcesu zna, ono może ocenić swoją umiejętność, na jakim ono poziomie jest. Oczywiście ono nie ocenia tego stopniami, tylko umawiamy się na jakieś znaki, które dla dzieci są czytelne, na symbole, na umieszczenie się na jakiejś skali, na przykład na osi liczbowej dziecko się umieszcza, w którym momencie jest na drodze do celu i dzięki temu dziecko też ma samą świadomość, że nad czymś jeszcze musiałoby popracować, a są takie elementy, nad którymi, które już są dobrze opanowane. I dzięki temu ja też mam diagnozę, też widzę, w jaki sposób dziecko się ocenia, czy ono rzeczywiście widzi, że tutaj jest wszystko ok, a w innym miejscu znowu, że trzeba nad czymś popracować. Czyli to jest taka permanentna diagnoza. I to w odniesieniu do poprzedniego pytania. Natomiast chciałabym teraz jeszcze wrócić do relacji, współpracy i grupy, pokazując, że właściwie nad tymi relacjami można pracować przez cały czas, nawet nie robiąc jakichś specjalnych zajęć poświęconych tym relacjom czy współpracy. To jest przykład zadania, nad którym pracowaliśmy, zadania matematycznego, ponieważ wcześniej obiecałam dzieciom bitwę na śnieżki, a w międzyczasie śnieg stopniał i to była taka przerwa w kolejnej dostawie śniegu, bo potem znowu ten śnieg się pojawił, ale tutaj śniegu nie było. W związku z tym wykorzystaliśmy gazetowe kulki do bitwy na śnieżki, ale wcześniej popracowaliśmy trochę matematycznie. Celem było nauczenie się, jak poprawnie powinno być zbudowane zadanie matematyczne, a potem również podstawienie swoich własnych danych pod to zadanie i rozwiązanie na różne sposoby. Dzieci obliczały, zadanie było takie, że mamy grać całą klasą, mamy zrobić bitwę na śnieżki, że to ma być gra drużynowa, że w każdej drużynie ma być tyle samo osób, a u nas w naszej klasie tak się fajnie składa, że na 18 uczniów 9 jest dziewczynek, 9 chłopców, więc ja niezwykle dzielam się na dziewczyny i chłopaki i tak faktycznie tutaj się podzielili i policzyli, ile potrzebujemy kulek, czyli śnieżek. Ale ja im nie powiedziałam, po ile każdy ma dostać, tylko że ma być porówno. W związku z tym dzieci pracując samodzielnie nad tym zadaniem przydzielały różne ilości kulek każdemu dziecku i wyniki, ile tych kulek potrzebujemy, były rozmaite. A potem nastąpiła oczywiście prawdziwa bitwa w drużynach, zmienialiśmy się kilkukrotnie, było dużo śmiechu, było dużo zabawy, a jednocześnie popracowaliśmy nad tą współpracą, bo nie podkreślaliśmy tutaj rywalizacji. Liczyła się dobra zabawa i to, że dzieci potem policzyły, ile tych kulek zostało, to była właściwie obrona twierdzy, ile tych kulek zostało na dywanie, a ile nie było trafionych. Za każdym razem, kiedy zmienialiśmy się, była to inna liczba, w związku z tym nie było czegoś takiego, że my wygraliśmy, my przegraliśmy, ale wszystkie dzieci po tym dniu widziałam, jak szły do domu uśmiechnięte i zadowolone. I oczywiście bitwę później powtórzyliśmy, kiedy już spadł prawdziwy śnieg. To ja już tak, o tym mówię. Tak. Tak, to ja chciałam wam jeszcze powiedzieć o współpracy, czyli Wiesia tutaj wspomniała o czymś, że właściwie niby wcale nie poświęcamy czasu na współpracę wyrwaną z kontekstu, ale w gruncie rzeczy robimy wszystko, żeby ta współpraca przebiegała. I Wiesia później opowie wam o różnych projektach, a ja chciałam tylko powiedzieć, że postanowiliśmy na przykład cały jeden dzień poświęcić na robienie zamków, bo mieliśmy akurat taki temat. Widzę, że ktoś też się wpisał idealnie w turnieje rycerskie, zamki średniowieczne, różnica między zamkiem a pałacem. I faktycznie to było tak bardzo wartościowe, że oni oczywiście miało to cechy mini projektu, czyli przygotowywali sobie kartę zadań, kto ma co przynieść, jak się podzielić. Zaskoczyło mnie, że następnego dnia naprawdę przynieśli wszystko, czego potrzebowali, łącznie jeżeli się umówili na pistolety, na klej na gorąco, wkłady, kto miał przynieść, prawda, kto miał przynieść pędzle, kto farby, bo teraz to wszystko każdy musi mieć gdzieś pochowane.
Więc oni to wszystko najzwyczajniej w świecie przynieśli. Niektórzy robili figurki różnych postaci w domu, przynosili już je, ale to był ich dzień. Naprawdę poświęciliśmy temu cały dzień. Podsumowaliśmy to baśnią, bo akurat byliśmy w kręgu baśni też, którą mieli napisać w oparciu o zamek, który stworzyli, bo cała historia miała się toczyć w pałacu bądź w zamku, który zbudowali. I ta współpraca zupełnie, jakby to powiedzieć, nie była głównym założeniem dla nich, a jednak tak fantastycznie weszli, że mam wrażenie, że przed tym zdalną edukacją jednak by nie poszli aż tak mocno w tę zabawę. I myślę, że nie ma co żałować tego, że gdzieś tam jakieś karty pracy nie zostały zrobione, że być może jestem, jak to ostatnio słyszałam, 6 czy 7 tematów w plecy. No właśnie, to nie o to do końca chodzi. W każdym razie ja mam takie silne poczucie, że przy takiej zabawie umiejętności komunikacji, planowania, dzielenia się zadaniami, koordynowania prac, bo to wszystko trzeba było jakoś posklejać, zaprojektować, czyli co musi się tam znaleźć przy tym zamku czy przy tym pałacu, jakie są elementy, trzeba było poszukać informacji, jak był zbudowany zamek warowny, co znajdowało się w najbliższym otoczeniu. Oni zdobywali mnóstwo informacji, czyli właściwie ja nie robiłam prawie nic, ale oni pracowali bardzo, bardzo intensywnie. Ale to coś to chciałabyś? Nie, ja akurat zasłuchałam się w to, co mówicie i no jakby nie jestem typowym praktykiem, także nie, mówcie dalej. To słuchajcie, to jest plakat z mojej klasy, tylko tak kątem oka przeczytałam na czacie taki komentarz, że niektórzy uczą na wyścigi. I wiecie co, to jest bardzo smutne, bo to ciągle wracamy do tematu naszego webinaru, że to dziecko ma być tym wyznacznikiem tego, jak pracujemy, a nie program. I nie możemy powiedzieć, że my musimy coś nadgonić, bo żeśmy wolniej pracowali w czasie nauczania zdalnego. To nie tak. To, że my jako nauczyciele chcielibyśmy zrobić ileś tam kart pracy, ileś tematów chcielibyśmy już mieć zrobione, to nie tak. To dziecko jest wyznacznikiem tego, co my robimy. I ten plakat jest też właśnie odpowiedzią na to, bo ja obserwowałam dzieci po powrocie przez pierwszy tydzień i widziałam bardzo różne postawy dzieci wobec tych naszych obostrzeń epidemiologicznych. Były dzieci, które w ogóle się tym nie przejmowały, zapominały o myciu rąk, wyjadały koledze na przykład z torebki, wyjadały chrupki, a były dzieci, które obsesyjnie odkażały ręce, ciągle wychodziły do toalety myć ręce, nie chciały ściągnąć maseczki nawet w klasie. W związku z tym ja widziałam, że dzieci potrzebują jeszcze uporządkowania takich swojej własnej wiedzy na ten temat, ale również dla niektórych dzieci to potrzebne by było takie uspokojenie, że nie mogą aż tak bardzo się przejmować, żeby pandemia nie rządziła ich życiem, ich dzieciństwem. W związku z tym pomyślałam sobie, że zrobimy projekt na temat bezpieczeństwa. Pomyślałam, że w tym projekcie na pewno porozmawiamy o zdrowiu, a też ważne dla mnie było to, że chciałam z dziećmi zrobić zajęcia dotyczące bezpiecznego internetu. Obchodziliśmy akurat na początku lutego Dzień Bezpiecznego Internetu. A ponieważ planuję z dziećmi zawsze wspólnie projekt, więc tylko powiedziałam im, że będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie i zapytałam, co to dla nich znaczy. I ja chciałam o zdrowiu i o internecie, a zobaczcie na plakacie, jak nam się to bardzo rozrosło, bo wszystko to, co dzieci mówiły, wszystko ja tutaj zanotowałam.
i pojawiły się bardzo różne propozycje dzieci i nawet bezpieczeństwo w kontaktach ze zwierzętami, bezpieczeństwo na lodzie, nad wodą, na śniegu, w internecie, na ulicy, w samochodzie, mnóstwo propozycji. I zaczęliśmy pracować, zrobiliśmy bardzo dużo przez 2 tygodnie. Mówiliśmy i o bezpiecznym internecie, i o dbaniu o zdrowie, i również zrobiliśmy w związku z tym dosyć dużo tematów na temat bezpiecznego posługiwania się urządzeniami na prąd, bo to w pewnym momencie dzieci bardzo zainteresowało. I teraz nie wiem, czy ja mam to na następnym slajdzie. O właśnie, robiliśmy bardzo różne zajęcia i w pewnym momencie chciałam sprawdzić, co dzieci wiedzą już na ten temat, bo to też zależało od tego, co ja przygotuję dla nich, jaką propozycję będę miała dla nich dalej. I dzieci miały po prostu za zadanie zrobić mapę myśli lub notatkę wizualną na temat tego, co wpływa na zdrowie. Dzięki temu ja zobaczyłam, że oni wiedzą już bardzo dużo. Sporo informacji dzieci już na ten temat posiadały, potem one w grupach rozmawiały o tym, co każdy z nich na tej swojej mapce i karcie pracy napisał. Przeprowadziliśmy również wywiad z mamą jednego z dzieci, która jest pielęgniarką i połączyła się z nami na Teamsach, i dzieci miały bardzo ciekawe i szczegółowe pytania, o których ja nawet nie pomyślałam, że takie pytania można pielęgniarce zadać, ale bardzo się cieszę z tego, że po prostu dzieci miały możliwość zaspokoić swoje zainteresowania. Ja tylko sprawdzę, jaka jest... O właśnie, rozmawialiśmy przy okazji zdrowia, rozmawialiśmy o wirusach i o bakteriach, bo dzieci tak zamiennie tych pojęć używają, natomiast zależało mi na tym, żeby dzieci wiedziały, bo pewnie wielu dorosłych tego nie wie, że bakterie i wirusy to zupełnie coś innego. Przy okazji wirusów dzieci dowiedziały się, że właśnie na wirusy to nie ma lekarstwa, że jedynie może nas tutaj obronić dbałość o higienę, natomiast bakterie można leczyć przy pomocy antybiotyków. No i zrobiliśmy ciekawe zadanie matematyczne, bo kiedy dzieci dowiedziały się, że bakterie mogą się rozmnażać przez podział w sprzyjających warunkach nawet co 20 albo co 30 minut, w związku z tym liczyliśmy, ile tych bakterii z jednej powstanie po godzinie, po dwóch. Wspólnie doszliśmy, słuchajcie, do 4096, już nie pamiętam po ilu godzinach, natomiast niektóre dzieci tak były zainteresowane tym, co będzie dalej, że nawet jeden z chłopców zrezygnował z przerwy i w trakcie przerwy on sobie liczył dalej, czyli podwajał sobie te liczby, doszedł do kilku milionów. Ja widziałam, że tam pojawiły się błędy, bo on to wszystko robił w pamięci, natomiast zasadę przyjął bardzo dobrą. I przy okazji, zobaczcie, takiego tematu jak wirusy i bakterie i dlaczego powinniśmy dbać o nasze zdrowie, poćwiczyliśmy również i matematykę, i słownictwo, i przygotowywanie wywiadów, czyli taki projekt daje nam szansę na to, żebyśmy mogli interdyscyplinarnie przyjrzeć się tematowi z każdej strony. Myślę, że teraz, Kasiu, chyba to twoje? No właśnie, to znowu nie, moje. To znowu Anety. Tak. No dobrze, to ja chociaż krótko. Uważam, że jakby rozmowa teraz o zdrowiu jest też ważna i na miejscu. Znaczy, pewnie każdy z Was zauważył, albo może i nie, ale ja tak. W mojej szkole ewidentnie waga dzieci wzrosła. Moje dzieci przytyły i według mnie jest to teraz dobry moment, żeby właśnie wrócić do zdrowego żywienia, do ruchu, do sportu, do tego też, żeby każde zajęcia wychowania fizycznego spędzać na dworze, tak jak na załączonym zdjęciu, wykorzystywać to, żeby z dziećmi rozmawiać na te tematy, żeby jakoś oswajać z tym, że każdy z nas powinien dbać o to zdrowie, no i też jak o nie dbać i jakby jak łatwo może właśnie spowodować to, że troszkę zaniedbujemy jakby
zdrowy styl życia, właśnie siedząc tyle w domu, czy właśnie nie wychodząc na spacery, nie spędzając aktywnie czasu, to na pewno jest temat, który w tym momencie w mojej szkole też jest na tapecie i jest go dużo. Moje dzieci też słuchają jakby i biorą udział w różnego rodzaju warsztatach. Tutaj na czacie pojawiło się też od chyba, o ile dobrze pamiętam, od Agnieszki albo od Oli, że mieli spotkanie z policjantami, spotkanie online. U mnie na szczęście udało się takie spotkanie w rzeczywistości, w realu zorganizować i policjanci przychodzili do uczniów i też rozmawiali z nimi na temat bezpieczeństwa i jakby poruszyli właśnie ważne kwestie. Natomiast jakby rozmawiamy też o internecie. Ja bardzo lubię temat internetu, bardzo lubię temat nowoczesnych technologii i sama jakby czuję się w tym dobrze. Bardzo lubię, kiedy zwracamy dzieciom, ale też rodzicom na pozytywną stronę internetu czy właśnie różnych, nawet i gier. Ale takie zajęcia, uważam, do takich zajęć na pewno trzeba się przygotować merytorycznie i też wiedzieć, jakby dobrze poruszać się w tym temacie. Natomiast pokazanie dzieciom, jakie korzyści płyną z internetu, a nawet i nawet bazować na tym, na naszym zdalnym nauczaniu, tak? No bo moim zdaniem jakby można to bardzo dobrze ugryźć, bo uważam, że błogosławieństwem w tym momencie okazał się internet i różnego rodzaju komunikatory, bo mogliśmy mimo wszystko ze sobą być, mogliśmy się mimo wszystko komunikować i nie zostaliśmy po prostu zamknięci w domu. Dlatego nie tylko projekty o zdrowiu, chociaż jakby to też na pewno jest to po części temat zdrowia psychicznego. No więc jakby ode mnie chyba na razie tyle. Ja bym chciała odnieść się, słuchajcie, do czatu, bo tutaj bardzo niepokojące rzeczy czytam. Nie wiem, jak ty, Kasiu, byś na to odpowiedziała, ale było pytanie o dziennik elektroniczny i wpisywanie tematów, że trzeba wpisać temat z przydzielonego rozkładu. Ja wiem, że to tak działa, że mamy przydzielony rozkład i wpisujemy i temat jakby ładuje się nam automatycznie, natomiast ja nie mam przydzielonego rozkładu, ja wpisuję tematy takie, jakie akurat z dziećmi robię, jakie realizuję. Pracuję według własnego programu i ja nie planuję na aż tak długie okresy tematów, żebym mogła to załadować jako przydzielony rozkład. Ja planuję na krótsze odcinki, dlatego że pracuję na podstawie obserwacji dzieci i tak planuję pracę, żeby to dziecko było tym odnośnikiem, a nie program. Jedna z pań tutaj pisze, że u mnie dyrekcja prosi, aby poprawiać, jeśli za bardzo odbiegam od tego, co mają w danym tygodniu koleżanki. Zawsze mam z tym problem, nie wiem, jak to obejść. Słuchajcie, to jest, dla mnie to jest, no powiem to słowo, niepojęte, bo jeśli przeczytacie sobie podstawę programową i wstęp do podstawy programowej, że to jest odpowiedzialność nauczyciela, który planuje pracę z dziećmi, który daje im informację zwrotną i dostosowuje tą pracę właśnie do postępów dzieci, do ich poziomu rozwoju i dba o to, żeby ten rozwój przebiegał harmonijnie, to ja nie mogę odnosić się do tego, co robi moja koleżanka w innej klasie. To są inne dzieci, inna nauczycielka, inna klasa i nie wiem, jak w ogóle można wydać takie zalecenie, żeby nie odbiegać za bardzo od tego, co robią koleżanki. Kasiu, co ty na to? Czy ja po prostu nie załadowałam sobie żadnego rozkładu materiału do dziennika elektronicznego, bo to ja decyduję, czy sobie go załaduję, czy też nie, czy podepnę go, czy też nie podepnę. Ale faktycznie ja nie pracuję na własnym programie, ale modyfikuję to, co mam.
Wynika to z wielu różnych powodów. Kiedyś napisałam własny program, na nim pracowałam. Problem polegał w momencie, kiedy niestety poszłam do szpitala na wiele tygodni i będąc w szpitalu musiałam pisać scenariusze zajęć i dostarczać materiały, co nie było wcale łatwe. Ale chodzi mi o to, że tak, korzystam z tego, co jest, ale tak to modyfikuję, wyciągam z tego to, co jest po pierwsze najbardziej wartościowe, to, co jest mi potrzebne, i dorzucam mnóstwo własnych rzeczy. A do dziennika wpisuję to, co konkretnie robię tego dnia. Czyli tak, jak wyglądały moje zajęcia. To, czym się zajęliśmy, temat główny. Tak, mieścimy się w głównym temacie, czyli jest jakiś temat wiodący, tygodniowy, dwutygodniowy, kilkudniowy. Ale to, co robię, to faktycznie modyfikuję. To nie jest tak, że nie korzystam z tych pomysłów, które są w tych rozkładach materiałów, ale ja ich nie realizuję. I rozkład materiału jest dla wirtualnych klas i dla wirtualnych dzieci napisywany przez wirtualnych nauczycieli. W związku z czym my mamy tutaj pole największe do popisu. Zachęcam Was do modyfikowania tego, co robicie, odpięcia, jeżeli pani dyrektor się zgodzi, bo z dyrekcją nie zawsze można dyskutować, ale jeżeli jesteśmy w stanie dobrze to uzasadnić, to nie wierzę, a pracuję z dyrektorami od bardzo, bardzo dawna, że dyrektor powie nie, bo nie. W dzienniku musi się znaleźć to, co aktualnie robimy, tak aby wizytator, zerkając do dziennika, wiedział, co się działo tego dnia na lekcji. I jeżeli robicie coś innego, to po prostu to wpisujcie. Oczywiście, to ja się dołączam. Dołączam się do tego i znowu jest mi bardzo przykro, że macie takie doświadczenia z dyrekcją. Moje dziewczyny najczęściej ładują program do e-dziennika, ale modyfikują go na każdy możliwy sposób. Nigdy nawet nie wpadłam na to, bo akurat ja najczęściej zajmuję się, powiedzmy, sprawdzaniem dzienników, zwłaszcza edukacji wczesnoszkolnej. Nie wpadłam na to, żeby w ogóle porównać klasę do innej klasy, a na jednym poziomie mam najczęściej 4 oddziały. Więc no, zadziwia mnie to faktycznie, że ktoś taką kontrolę jakby ma. Natomiast tak jak Kasia mówi i Wiesia, rozmawiajcie z dyrekcją, spróbujcie znaleźć, znaczy argumenty na pewno będziecie mieć, więc wystarczy z tymi argumentami pójść i porozmawiać. A propos jeszcze tutaj za mało ocen, bo tu na czacie też się pojawiło, że kontrola dziennika i za mało ocen. W edukacji wczesnoszkolnej dla mnie w ogóle nie ma tematu, ponieważ nie powinno być ocen w edukacji wczesnoszkolnej, ocen sumujących, powinny być informacje zwrotne i tak po prostu powinno być. Nigdy nie powinno być tak, że ocen jest za mało. Nawet jak będą 2, to jest i tak za dużo. Dlatego jakby po prostu odwołać się do przepisów, odwołać się do tego, że w edukacji wczesnoszkolnej po prostu ocen być nie musi. Tak, tak, wiecie Państwo, ja tak mówię, że znam dyrektorów, bo, znaczy znam sporo dyrektorów, bo z nimi pracuję. Być może pracuję z tymi dyrektorami, którzy widzą przestrzeń do tego. Słusznie Pani zauważyła, że mogłabym się zdziwić. No, nie ma rzeczy chyba, które by mnie już zdziwiły po wielu różnych, po 30 paru latach pracy pod tablicą i w różnych konfiguracjach, czyli bycia też dyrektorem, chyba już mnie nic nie zdziwi. Ale zachęcam Państwa mimo wszystko do szukania jasnych argumentów. U mnie też nie ma w ogóle ocen, a rozporządzenie o ocenianiu, klasyfikowaniu mówi w edukacji wczesnoszkolnej zdecydowanie o tym, że uczeń ma dostać ocenę, która pozwoli mu się uczyć, czyli taką, która pokaże mocne strony, słabe strony i jak ma nad tym pracować. Więc trudno jest mi tutaj rozmawiać o ilości ocen, wielości ich w kwestii podsumowania. Ale ja chciałam wrócić do projektów edukacyjnych i tutaj słusznie Wiesia zauważyła, że ta edukacja zdrowotna jest bardzo ważna. Wracając do moich baśni, które dzieci pisały w oparciu, które miały się, główna akcja miała się toczyć właśnie w zamkach, które konstruowały,
to chciałam przede wszystkim powiedzieć o tym, że moje dzieci napisały niektóre baśnie o wirusach. Zwierzęta zachorowały bardzo ciężko i nie było lekarstwa i całe szczęście, że były poza zamkiem, bo zarażały. I o kocie, księżniczki, który bardzo mocno zachorował i nawet o ziemniaku, który był bardzo chory i wyleczyło go jabłko, więc zaczarowany notabene. Więc ten temat zdrowia i oswojenia wirusów i oswojenia tego, co się dzieje z naszym zdrowiem, tego, co się dzieje w tym obecnej sytuacji, która, nie powiem, że mnie też nie było momentu, były też takie momenty, w których ja pomału zaczynałam wpadać w panikę. To było bardzo ważne, żeby rozmawiać o tym i przepracować to trochę. I troszeczkę czasu na to poświęciliśmy, oswoić się z tym i oswoić te nasze lęki, aby one nam nie utrudniały na pewno życia. I te projekty edukacyjne, zdrowotne u mnie też w szkole miały miejsce, bo też postawiłyśmy na tę świadomość i na to poczucie bezpieczeństwa. Wiem, że w statucie można, tak widzę cały czas, widzę ten, widzę ten czat, natomiast czasu mamy coraz mniej i byłoby super, gdybyśmy pomyśleli o tym ja w zmienionej rzeczywistości, zmiennej rzeczywistości. Czyli co dla mnie jako dla ucznia jest ważne, co dla mnie jako nauczyciela jest ważne. I miałam wrażenie, że na początku wydawało mi się, że będzie mi bardzo trudno przejść z uczenia się stacjonarnego do uczenia się online i faktycznie ten początkowy okres, o ile ja, słuchajcie, popłynęłam w ogóle z projektami i szalałam, realizowałam wszystko to, czego nie udałoby mi się zrealizować stacjonarnie. Przyszedł moment mimo wszystko dobrej, ciężkiej pracy, którą trzeba było włożyć w to, żeby uczniowie osiągali swoje sukcesy. I teraz znowu się zmienia rzeczywistość, wracamy do szkoły stacjonarnie, a potem znowu idziemy na nauczanie zdalne. Powiem Państwu, że ja się pogubiłam w tym wszystkim. Mnie naprawdę było ciężko tę zmieniającą się rzeczywistość, nagle ni stąd, ni zowąd, bo dzisiaj chodzę do pracy, od jutra już nie chodzę. Siedzę znowu w domu i przykuta do dresu, którego już mi się nie chciało zdejmować. Naprawdę było mi się ciężko po raz kolejny przestawić, bo na pewno myślę, że macie Państwo bardzo podobne doświadczenia. Kiedy lekcja online była lekcją, która szła w dużo wolniejszym tempie, musiała zostać troszeczkę inaczej ułożona i w każdym razie ja tak to robiłam, po każdej lekcji zostawał ślad na klasroomie, więc prezentacja prowadź, która pokazywała kolejne sekwencje na wypadek, gdyby dziecko nie mogło brać udziału, a i też po to, żeby mogło do tego wrócić i ewentualnie przypomnieć sobie, co robiliśmy. Kiedy znowu wróciliśmy, to ja już nie mogłam znowu tego samego robić, bo już też nie miałam czasu, a przygotowywanie lekcji wygląda zupełnie inaczej stacjonarnie. Tutaj dużo większy wpływ mają uczniowie tej diagnozy, tej obserwacji, o której mówi Wiesia, bo to narzuca jakiś system pracy. I po kolejnym, słuchajcie, lockdownie, kiedy wróciliśmy teraz, tak bardzo się pogubiłam, że nie potrafiłam wrócić i zaplanować sobie żadnej lekcji przez pierwszy tydzień. Więc podobnie jak uczniom, dałam sobie prawo do tego, żeby się przyzwyczaić. Ale też wybrałam z tego wszystkiego, co jest do zrobienia, bo to jest trzecia klasa, to, co jest najistotniejsze, czyli co jeszcze przed nami, czego chcielibyśmy się jeszcze nauczyć, czego chcielibyśmy się jeszcze dowiedzieć i co sprawi, że uczniowie, że będzie to takim kamieniem milowym, czyli że zrobią spory krok w swoim rozwoju i w tej drodze do czwartej klasy. Skupiliśmy się na niewielu rzeczach, nie na niewielu umiejętnościach.
ale przede wszystkim na umiejętności robienia notatek. I gdybyś przerzuciła kolejną slajd, tam się powinny znaleźć właśnie notatki. Uczyliśmy się tego przez długi czas, ale tym razem postanowiłam poświęcić temu więcej czasu. I faktycznie uczą się tego, uczą się na każdej lekcji, po każdej lekcji, zgodnie z kryteriami, no bo jak jestem nauczycielem okejowym, to trudno by było pracować bez okej zeszytu albo bez celów i kryteriów do lekcji, celów i kryteriów do zadań. Tak wyglądają notatki ucznia trzeciej klasy. Sama skończyłam kurs nie tylko tworzenia notatek graficznych, ale i scratch notingu. I postanowiłam to wszystko sprzedać. I uczymy się tego. Muszę Państwu powiedzieć, że notatki mnie zadziwiają coraz bardziej. Ich trafność, spostrzegawczość. To im daje ogromną szansę na to, że w przyszłości będą sobie radzić lepiej niż ja, bo ja się tego uczyłam dopiero będąc na studiach, bo w liceum musiałam przepisywać notatki, które były na tablicy, albo ktoś kazał dyktować, tak. I jak Państwo prześledzilibyście, czyli to jest odnośnie tego, że jesteśmy w pracy z tematami, z realizacją programu, rozkładu materiału i nie wiadomo czegoś jeszcze, to najprostszy sposób prześledzić, co jest kamieniem milowym w drodze do kolejnej klasy i tylko i się tym zająć. Spokojnie, bez pośpiechu. I to jest klucz dla mnie, klucz do sukcesu i dało mi to mój własny, wewnętrzny spokój, że idę dobrą drogą. I tego spokoju Państwu życzę. Jeśli coś byś dodała do tego wszystkiego. Tak, tylko ja wrócę jeszcze właśnie do tego poprzedniego zdjęcia, bo to jest moje zdjęcie i wstawiłam je, bo dla mnie jest bardzo ważne. Tak udało mi się uchwycić moją rolę, tak jak ja rozumiem swoją rolę w pracy nauczyciela. Dzieci się bawią, ja jestem z nimi, ale jestem takim towarzyszem, cieniem. Jestem na wtedy, kiedy mnie potrzebują. Nie narzucam się z każdą, z planowaniem im wszystkiego, tak? Ja proszę ich, żebyśmy to, co my robimy, żeby to pochodziło od nas wspólnie, planujemy wspólnie. Ale też kiedy, jeśli pomyślę sobie o sobie w tej zmiennej rzeczywistości, to myślę o tym, że po feriach ja wróciłam do szkoły z taką obawą o własne zdrowie, bo to ktoś za nas zadecydował, że to mamy wrócić do szkoły i mamy już pracować stacjonarnie. Bałam się trochę o własne zdrowie, ale z drugiej strony myślałam o tym, że zarówno dzieci potrzebują tego spotkania, jak i ja potrzebuję się spotkać z nimi. W związku z tym ten swój strach o zdrowie zamieniłam w myślenie o tym, co ja mogę zrobić lepiej, żebyśmy byli bezpieczni, ale też co ja mogę zrobić dla siebie, żeby ten dzień spędzony w szkole nie był przepełniony strachem, tylko żeby on był taki spokojny, wesoły i radosny. I w związku z tym postanowiłam sobie, że niezależnie od pogody, a wróciliśmy, było minus 18 stopni u nas, że niezależnie od pogody będziemy bardzo dużo czasu spędzać na dworze. Już wcześniej tak było, że wychodziliśmy dużo na dwór, ale teraz nawet spędzenie pół godziny na mrozie nie było niczym nieprzyjemnym. Dzieci z chęcią wychodziły, ja też razem z nimi, bo widziałam ich radość, widziałam, jak organizowali sobie zabawy, czasem prosili mnie, żebym bawiła się razem z nimi. Wtedy oczywiście to robiłam, czy na przykład jazda na sankach, czy rzucanie się śnieżkami, ale był to też dla mnie taki moment cieszenia się z tego, z obserwowania swoich mogę to nazwać wprost, owoców własnej pracy, bo kiedy widziałam dzieci wspólnie bawiące się, wymieniające się sankami, bo kiedy dzieci przynosiły sanki do szkoły, to okazywało się, że na przykład mamy dwie, trzy pary sanek i tu cała klasa chętnie by jeździła, więc oni sobie świetnie tą zabawę organizowali. I dla mnie to była radość widzieć, że oni to potrafią. Ja też widziałam w tym swoją cegiełkę, że też się do tego przyczyniłam, żeby to potrafili. Ale też chciałabym troszeczkę powiedzieć o rodzicach, bo w tej zmiennej rzeczywistości rodzice stali się dla mnie ważniejsi niż zwykle.
zawsze byli ważni i zawsze starałam się im pokazać, chociażby drobnymi gestami, że są dla mnie ważni, natomiast teraz, kiedy przechodzimy tak raz nauczanie zdalne, raz stacjonarne, ci rodzice są o tyle ważni, że kiedy dzieci są w domu, to oni są pośrednikami między mną a dziećmi. Co prawda łączyłam się z dziećmi na Teamsach, robiliśmy zajęcia, ale dzieci często później pracowały nad jakimiś projektami w domu i rodzice przysyłali mi ich prace, zdjęcia ich prac. Nie wszystkie prace dzieci umiały samodzielnie umieścić na Teamsach, dlatego rodzice byli pośrednikami i ja od razu pisałam informacje zwrotne. I na grupie rodziców messengerowej, gdzie zdjęcia tych prac się pojawiały, rodzice sami często pisali informacje zwrotne dzieciom, innym dzieciom i robili to w bardzo fachowy sposób, czyli ja widziałam, że oni też się mnóstwo nauczyli. Były to informacje wspierające i takie, na których mi bardzo zależało, żeby w tych pracach można było dostrzec to, co dziecko zrobiło samodzielnie. To nic, że tam były błędy ortograficzne, ale na przykład świetnie pokazywały, że czego dziecko się nauczyło. A ja te błędy ortograficzne i inne błędy, bo czasami też błędy merytoryczne się zdarzały, służyły mi do tego, żeby dobrze zaplanować kolejną lekcję, kolejne zajęcia albo kolejne zadanie dla dzieci. Dlatego chciałam tutaj wspomnieć o rodzicach, że opłaca nam się na każdym kroku budować dobre relacje z rodzicami, bo one są, przydadzą się w każdym momencie i w tej pracy stacjonarnej i w tej pracy zdalnej. Dlatego ja też często moim rodzicom dziękuję i jestem im wdzięczna za to, jak pomagali mi w organizowaniu nauki zdalnej swoich dzieci. I też widzę dużą różnicę, bo w pierwszej klasie, w zeszłym roku to pierwszaki były na zdalne, rodzice byli z nimi w domach. Bardzo dużo im pomagali, natomiast w tym roku dzieci już miały skończone 8 lat, w związku z tym dzieci były już same w domach i dzięki temu ja też mogłam zobaczyć, jak dzieci są przygotowane do samodzielnej pracy. To też była dla mnie wskazówka do pracy teraz w szkole, w czasie już nauki na miejscu, kiedy mogę też popracować nad tą samodzielnością i odpowiedzialnością dzieci. To tyle ode mnie. To ja się też odwołam. Tak. Mogę? Kasiu? Bardzo, bardzo proszę. Tak, tak. Ja tylko właśnie może do tej współpracy z rodzicami i do tego, żebyśmy też wykorzystali to dobrze. U mnie w szkole również zadziała się taka dosyć niezwykła rzecz. Na początku, kiedy rozpoczęliśmy w tym roku zdalne, chociaż w zasadzie działo się to w ubiegłym roku, ale w tym roku tak profesjonalnie, bo wszyscy rozpoczęliśmy pracę na Teamsach, nauczyciele najpierw trochę się buntowali i mówili, że no jak tak pracować, kiedy tak naprawdę rodzic siedzi obok, często robi coś za dziecko albo mu podpowiada, jakby burzy nauczycielowi lekcje. No i staraliśmy się to przekuć jednak w coś dobrego, a mianowicie nie udawać i nie oszukiwać, że tego rodzica czy dziadka nie ma, tylko właśnie pogodzić się z tym, że on tam jest i on jest po to, żeby nam pomóc tak naprawdę w prowadzeniu tej lekcji. I później ja na przykład wchodząc na te zajęcia, łącząc się, dołączając do lekcji, to obserwowałam naprawdę niezwykłe rzeczy. Nauczyciele już później normalnie z imienia albo do dziadków, albo do rodziców się zwracali z prośbą właśnie, żeby tam pomogli Kubusiowi, Bartusiowi, żeby może zerknęli, bo gdzieś tam chwilowo dziecko odpłynęło. I naprawdę bardzo fajne też relacje stworzyły się między nauczycielami a rodzicami. Rodzice też naprawdę w wielu przypadkach zauważyli tę specyfikę naszej pracy i docenili też bardzo często to, jak my ogarniamy taką ilość dzieci na zajęciach i przez 5 dni w tygodniu, przez kilka godzin dziennie. Dlatego myślę, że na tym też warto budować. A jeszcze a propos tej zmiennej rzeczywistości, w której się też znaleźliśmy, to oczywiście, że dla nas to też jest dosyć trudna rzeczywistość. Zwłaszcza w ubiegłym roku, kiedy tak nagle
nas zamknięto. Ja miałam tak naprawdę szczęście, że tylko dwa miesiące pracowałam zdalnie, a potem już zawsze jeździłam do pracy. I mówię szczęście, dlatego że bardzo ciężko było mi zamknąć się w domu i pracować zdalnie. Jestem osobą raczej, która lubi przebywać wśród ludzi i robiłam przeróżne i dziwne rzeczy. Nagrywałam filmiki dla moich uczniów, wysyłałam je przez dziennik, bawiłam się w jakiegoś youtubera, żeby tylko mieć z nimi kontakt. Organizowałam konkursy, gdzie rozwoziłam później samochodem do ich domów nagrody, zostawiając je pod drzwiami i dzwoniąc tylko na dzwonek. Uciekałam, żebyśmy nie mieli kontaktu. Przeróżne rzeczy rzeczywiście robiłam, byle tylko mieć z nimi poczucie jakiegoś kontaktu. No więc faktycznie jako dla dorosłych też nie była to łatwa sytuacja, jednak wydaje mi się, że łatwiej nam się przyzwyczajać, chociaż dzieci też szybko przywykną do takich sytuacji, ale to noszenie dresu, zwłaszcza od połowy w dół naszego ciała, stało się chyba już tak oczywiste, że ja przyznam się szczerze, że dzisiaj też tak wyglądam. U góry mam koszulę, a na dole dresy, dlatego że jestem po szczepionce i miałam te objawy różne. Dzisiaj rano jeszcze walczyłam z gorączką i nawet nie pomyślałam o tym, żeby ubrać się w pełni elegancko. Natomiast myślę, że to też są takie rzeczy, o których warto pamiętać, warto mieć to na uwadze, że skoro my czasami mamy takie problemy właśnie z adaptacją w nowej jakby rzeczywistości, to dzieci tym bardziej. Dzieci, tak jak mówię i będę to powtarzać, dzieci z potrzebami, dzieci z niepełnosprawnościami zwłaszcza, warto o tym rozmawiać, warto mieć to na uwadze i nie tylko program, nie tylko e-dziennik, nie tylko to, co wpisać w dziennik, byle dyrektor się nie przyczepił, tylko przede wszystkim dziecko, no i też rodzice, a obok tego wszystkiego również my, jako osoby dorosłe. Zadbajmy o siebie, ale też o innych. Ja chciałam tylko tak szybciutko, ponieważ już tak nasze spotkanie wkrótce dobiegnie końca, a było też pytanie o te notatki, które dzieci robią i czy ja im coś tam podrzucam, czy ja nakierowuję. Nakierowuję ich kryteria sukcesu do lekcji, czyli jest cel i są kryteria sukcesu i oni mają w tak zwanym na co bez, czyli w kryteriach sukcesu do robienia notatek napisane, że swoje notatki opierają o kryteria sukcesu. Jeżeli jest coś, podaje przykłady, to robią notatkę, podają przykłady. Notatki mają im pomóc w nauce, to jest po pierwsze, a po drugie mam jeszcze coś, co się nazywa wejściówka. Wejściówka ze ściągą, czyli mają 2-3 pytania, to jest wejściówka na 5 minut dokładnie, wejściówek nigdy nie oceniam, zresztą ja w ogóle nie oceniam, co z tymi oceniami, to jest gorzej, nie? Nie o to chodzi, ale chciałam wam powiedzieć, że wejściówka ze ściągą, czy sprawdzian ze ściągą, to jest najfajniejsza rzecz, bo ich notatki im pomagają go napisać, oczywiście mają też swoją wiedzę i tak dalej, ale zazwyczaj to są takie pytania, nad którymi trzeba przede wszystkim pomyśleć, ale notatki im bardzo w tym pomagają, bo je sobie odszukują i nawet ostatnio wpadli na pomysł, że trzeba zrobić dobry spis treści, żeby można było szybko poszukać informacji. No to właściwie tyle mogę Państwu powiedzieć w kwestii sprawdzianów, bo to u mnie jest ze ściągą. Tak. Relacje z rodzicami są dużo lepsze. Myślę, że sporo przeszliśmy razem. Musieliśmy wiele rzeczy pokonać, przyzwyczaić się. Wiem, że moi rodzice też uczestniczyli w zajęciach z moimi dziećmi. I pamiętam, jak poprosiłam jedną z mam, która mi powiedziała, bo wiadomo, nie wszystkie dzieci dawały radę, odpływały i nie było ich. Poprosiłam, żeby ktoś był z dzieckiem. To ona mi później powiedziała, pani Kasiu, my się z mężem licytowaliśmy, kto na następny dzień, na początku licytowaliśmy się, kto za karę będzie siedział z synem na lekcji, a później się licytowaliśmy, kto pójdzie z nim siedzieć, bo ty byłaś wczoraj, to ja dzisiaj idę. I tak to mniej więcej też wyglądało. Także te relacje mam wrażenie, że są dużo bardziej serdeczne i cieplejsze. Na pewno.
Okej, bardzo Wam dziękuję. Myślę, że już wyczerpały się te najważniejsze tematy. To, o czym rozmawiałyśmy, to co tutaj przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Ja bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Wam za podzielenie się tymi doświadczeniami, tymi praktykami, za taką Waszą uważność na tych uczniów. Też dziękuję za to, że na koniec powiedzieliście o rodzicach, bo ja jestem w tej roli głównie, jeżeli chodzi o edukację i widziałam, jak było to trudne doświadczenie też w tej edukacji wczesnoszkolnej i jak ważne jest to na co dzień, więc bardzo się cieszę, że ten temat też był tu dzisiaj poruszony. Bardzo dużo było pytań i dużo takiej aktywności właśnie o ocenianie, o pracę projektową, o trochę o te notatki i też tutaj, bo wzięłam taki wątek na czacie z uczestnikami, o takim spotkaniu, które też gdzieś tam trochę myślimy, żeby organizować takie spotkania Q&A, czyli taka sesja pytań i odpowiedzi do naszych ekspertów i gro tutaj było osób na tak, więc myślę sobie, że do takich spotkań będziemy myśleć o takich spotkaniach i będziemy je w tym roku organizować. Państwa zapraszam, tak jak już wcześniej mówiłam na początku i też pisałam później na naszą stronę księgarni internetowej Civitas, gdzie można z 15% rabatem do 7 marca na hasło wczesnoszkolna zakupić te pozycje właśnie o ocenianiu kształtującym, o motywacji, także bardzo, bardzo zachęcam. Zaświadczenie już wrzuciłam tutaj link, za chwilkę też wrzucę na Facebooka, można pobrać ze strony zaświadczenia.co.org.pl, trzeba się tam oczywiście zarejestrować, potem zmieniając pola ze swoim imieniem i nazwiskiem, zaświadczenia się generują automatycznie, dlatego trzeba zwracać uwagę, że tam nie popełnić żadnych literówek, żeby się nic nie wkradło, bo wtedy będzie takie zaświadczenie z literówką. Bardzo dziękuję. Zachęcam do śledzenia naszego Facebooka. Nagranie będzie też dostępne, jeżeli ktoś się spóźnił, będzie chciał do tego wrócić, to będzie taka możliwość. I ja jeszcze raz dziękuję dziewczynom, zachęcam. Jeżeli będą jakieś pytania, które pojawią się później, to też zapraszam do pisania na maila. Trafią tutaj do naszych ekspertek i bardzo dużo zdrowia życzę wszystkim Państwu i powodzenia. I teraz w tej edukacji zdalnej, tym, których to znowu czeka, a może za chwilę znowu wszystkich nas będzie to czekać. Także dużo, dużo wytrwałości w tym wszystkim i podążaniu za tym uczniem, a nie za tą podstawą. Dziękuję serdecznie. I bardzo dziękujemy. Dziękuję, dobranoc. Dziękuję.